wyniku tego pożaru. Jedna osoba została poszkodowana, w stanie nieprzytomnym została przekazana pogotowiu ratunkowemu. Parę minut później na terenie drugiego zakładu nieopodal doszło do rozszczelnienia cysterny z substancją chemiczną bardzo niebezpieczną. Na szczęście jest to scenariusz ćwiczeń powiatowych, które odbywają się w miejscowości Mszana Dolna na ulicy Krakowskiej, na zakładzie produkcyjnym Drewmar oraz na oczyszczalni ścieków. Zostajecie w obwodzie, bo może być taka sytuacja, że będziecie potrzebni na którymkolwiek z odcinków bojowych. Rozumiemy? Ze mną pan Marcin Kulik. Zanim doszło do odprawy, wy jako koordynator i Państwowa Straż Pożarna w Limanowej przygotowaliście scenariusz tych działań. Tak, to jak pan mówi, co roku przygotowujemy ćwiczenia dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i podmiotów współdziałających na terenie powiatu. Z tym, że od kilku już lat oprócz sił i środków Krajowego Systemu z terenu powiatu limanowskiego, także w ćwiczeniach takich uczestniczą wydzielone siły i środki Małopolskiej Brygady Obwodowej. W tym dzisiejszym ćwiczeniu bierze udział Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego z Nowego Sącza oraz Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Wysokościowego z Limanowej. To są siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego. Oprócz tego mamy siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, czyli podległe Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu. Jest to pluton trzeci Kompanii Tymbark, złożony z jednostek OSP z terenu powiatu oraz część Kompanii Logistycznej Watra. Do tego pierwszy raz na tych ćwiczeniach tak naprawdę mamy do czynienia z nowym pododdziałem organizowanym stricte z sił i środków jednostek OSP z terenu powiatu. Jest to tak zwany powiatowy pluton zaopatrzenia wodnego Akwen Limanowy. Panie Marcinie, scenariusz tych ćwiczeń. W tym roku skupiliśmy się na dwóch epizodach. Jeden to jest pożar tartaku. Tutaj tak naprawdę są działania gaśnicze i do tego jest taki mały element związany z odnalezieniem i udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej. I drugi epizod związany już z ratownictwem specjalistycznym i tutaj mamy znowu podział na dwa odcinki bojowe. Na jednym dochodzi do rozszczelnienia cysterni z substancją niebezpieczną i tutaj działa wspomniana grupa ratownictwa chemicznego. Drugi element tego epizodu to są działania ratownictwa wysokościowego związane z ewakuacją osoby poszkodowanej z wysokości 15 metrów z silosu. Teren i obszar dość, można powiedzieć, obszerny, bo zarówno tutaj teren tartaku, jak i oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej obejmuje dość sporą powierzchnię. Tu jednym z elementów było dostarczanie wody na znaczną odległość. Tutaj ta odległość od punktu czerpania wody dla drugiego odcinka bojowego do miejsca jej podania to jest 400 metrów. To jest jeden z elementów, do którego przygotowywaliśmy się, stąd ten wspomniany pluton zaopatrzenia wodnego, który ma sobie w takich sytuacjach radzić. On ma być dla KDR-a, czyli dla kierującego działaniem ratowniczym, takim zasobem, który przyjeżdża na miejsce i ma mu dostarczyć wodę, niezależnie jak daleko ta woda się znajduje, oczywiście w granicach rozsądku. Dobra. Możemy teraz, powiedział. Pacjent ma zachowany oddech, dwa oddechy na minutę, cztery uderzenia tętna. Ćwiczenia mają przede wszystkim na celu koordynację współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi. Mam tutaj na myśli jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomiędzy służbami zarządzania kryzysowego również starosty powiatu limanowskiego.
Te ćwiczenia to taka forma przygotowania wszystkich strażaków, począwszy od Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, jak również tych jednostek ochotniczych do akcji, gdyby w razie tego niebezpieczeństwa, zarówno chemicznego, jak i związanego z pożarami czy wypadkami samochodowymi, no ta akcja przebiegała przede wszystkim bezpiecznie i skutecznie. Tak, to przede wszystkim te ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności strażaków, współpracy między poszczególnymi zastępami, między poszczególnymi dowódcami, osobami, koordynacja, tak jak powiedziałem, współpraca i doskonalenie umiejętności. To przede wszystkim. Ile jednostek straży, ilu strażaków bierze udział właśnie w tych ćwiczeniach? No, ze względu na rozległość tych prowadzonych działań, również różne scenariusze, w akcji uczestniczy 25 zastępów sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, łącznie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie 114 strażaków w tych ćwiczeniach uczestniczy. Dodatkowo oczywiście współpracujemy również z innymi służbami, jak zarządzaniem kryzysowym Starostwa Powiatowego w Limanowej, jak również Komendą Powiatową Policji w Limanowej. Jeśli dana jednostka jeszcze jakiś ma niedobór, to bardzo też prosimy o zgłaszanie się ewentualnie. Bardzo jestem zadowolona, że mają takie piękne umundurowanie, piękne wozy bojowe, dosprzętowieni, także widzę, że jednostki OSP bardzo korzystnie rozwijają się w powiecie limanowskim, tym bardziej, że Zarząd i Rada Powiatu Limanowskiego sukcesywnie wspiera ich działania, zarówno powiatowe jednostki PSP, jak i ochotnicze. Współpracujemy, szkolimy ich. Wielkie gratulacje, uznania, że bezpieczeństwo w naszym powiecie jest coraz bardziej skuteczne i możemy spać spokojnie.